cztery rzeczy, które denerwują Was przy dofinansowaniu z Urzędu Pracy. Z tej strony Jan Brac, to jest kanał BizPlaner o dotacjach i biznesie i dzisiaj porozmawiamy o bardzo kontrowersyjnej rzeczy, czyli co najbardziej Wam się nie podoba w dofinansowaniu z Urzędu Pracy. Zostań ze mną do końca. Otrzymasz ode mnie fajny prezent, który pomoże odnaleźć Ci się w dotacjach na założenie działalności gospodarczej w 2024 roku. Jak pewnie już wiesz ze śledzenia mojego kanału, a jeżeli tego nie robisz, to zapraszam Cię do subskrypcji. Każdy Urząd Pracy ma swoje regulacje i właśnie to jest jednym z pierwszych zarzutów osób, które mają ubiegać się o dotacje z Urzędu Pracy. Dlaczego? Jest bardzo ciężki przepływ informacji pomiędzy różnymi beneficjentami na tle całego kraju. Na różnego rodzaju zamkniętych grupach ciężko jest otrzymać jednoznaczną odpowiedź na temat Waszej sytuacji i Waszych potrzeb. To, co w jednym urzędzie pracy jest całkowicie dozwolone, w drugim może być całkowicie zakazane. Przykład zakupu pojazdu. W Urzędzie Pracy w Łodzi będziesz mógł sfinansować ten zakup bez żadnych problemów, natomiast w Warszawie będzie on całkowicie zakazany. I właśnie z tego względu ciężko przygotowywać się kolejnym osobom o dofinansowanie, ponieważ muszą zacząć od bardzo wnikliwej analizy swojego regulaminu w swoim urzędzie pracy, dokładnego przeanalizowania zapisów wniosku, a czasami znajdują się także niepisane zasady, o których wiedzą albo doradcy, którzy zajmują się dotacjami, na przykład moja firma, albo trzeba bezpośrednio prosić, a raczej dopraszać się od urzędników w danym urzędzie pracy. Kolejną denerwującą sprawą są różne druki wniosków o dofinansowanie. Tak jak już mówiliśmy o różnych regulacjach, to samo jest w zakresie samych druków. Możemy spotkać bardziej wymagające wnioski o dofinansowanie, jak na przykład w Urzędzie Pracy w Warszawie, gdzie bardzo często dokumentacja przekracza 50-60 stron, jeżeli podsumujemy wniosek i pozostałe załączniki. Z tego względu trzeba także bardzo mocno przygotować się pod kątem praktycznym, teoretycznym, żeby sprostać tym najbardziej wymagającym wnioskom, jak choćby wcześniej przeze mnie przywołany przykład Urzędu Pracy w Warszawie. Kolejną bolączką tego dofinansowania są, no właśnie, różne kwoty, o które można się ubiegać. Co do zasady, możemy ubiegać się o sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia, która na chwilę przygotowywania tego materiału wynosi ponad 7,5 tysiąca złotych. Przekłada się to na maksymalną kwotę dofinansowania ponad 45 tysięcy złotych. No właśnie, ale. Ale dotyczy tego, że każdy urząd pracy może wyznaczyć limit do sześciokrotności, co bardzo często się niestety dzieje. Są oczywiście urzędy, które bardzo często przyznają maksimum albo kwoty oscylujące wokół tej wysokości, natomiast często możemy spotkać się z limitami rzędu 25 lub 30 tysięcy złotych. Pewnie zapytacie, dlaczego tak się dzieje. Dyrektorzy urzędów pracy podejmują decyzję, jak racjonalnie wydatkować te środki i stają przed pewnego rodzaju wyzwaniem, czy lepiej przyznać je z większą dotację mniejszej liczbie osób, czy rozbić to na mniejsze dotacje, ale dla szerszego grona. Jestem ciekawy, jak w Waszym Urzędzie Pracy wyglądają maksymalne lokalne limity. Napiszcie w komentarzu. I ostatnia rzecz, która wręcz bulwersuje przyszłych wnioskodawców, osoby, które są bezrobotne, to to, że to dofinansowanie musi być zabezpieczone. Mamy różnego rodzaju formy, które są akceptowane w urzędach pracy. Z reguły jest to weksel z poręczeniem lub poręczenie dwóch osób fizycznych, natomiast część urzędów pracy uznaje także inne warianty. Zadajmy sobie pytanie, czy to dofinansowanie musi być zabezpieczone. Oczywiście z jednej strony chodzi tutaj o zabezpieczenie środków publicznych przed ewentualnym złym wykorzystaniem i brakiem możliwości ściągnięcia, ale jeżeli patrzymy na chociażby dwa przypadki dofinansowań na start działalności gospodarczej, gdzie oprócz weksla własnego wnioskodawcy nie potrzeba było innych form zabezpieczenia, to zaczyna być to wątpliwe. Nadmienię tylko, że te dofinansowania to dotacja z lokalnej grupy działania, która w poprzedniej perspektywie była do 100 tysięcy złotych, od nowej będzie do 150 tysięcy złotych. Premia na pozarolniczą działalność gospodarczą dla osób ubezpieczonych na KRUS, gdzie kwoty maksymalne sięgały 250 tysięcy złotych. Te wszystkie dotacje są zdecydowanie wyższe od tych 45 tysięcy złotych z Urzędu Pracy i nie wymagały dodatkowego zewnętrznego zabezpieczenia. A teraz na koniec obiecany prezent. Napisz mi, jaką działalność chciałabyś założyć z dofinansowania w komentarzu. Każda osoba, która udzieli odpowiedzi, otrzyma ode mnie darmowego e-booka, w którym wyjaśniam wszystkie dotacje,
na założenie działalności gospodarczej w 2024 roku i jeszcze jedna gorąca prośba do Ciebie. Nie wiem, czy wiesz, ale wciąż ponad 90% osób, które komentuje i lajkuje moje filmy, wciąż nie włączyło subskrypcji, w szczególności z dzwoneczkiem. To duży błąd. Zrób to. Im więcej takich czynności, tym więcej fajnych, darmowych materiałów dotyczących dotacji będę mógł przygotować dla Ciebie. Często pytacie też w komentarzach, czy pomagam zdobywać dofinansowania. Oczywiście, że tak. Na co dzień zajmuję się zawodowo spełnianiem marzeń moich klientów dotyczących własnych działalności gospodarczych i robię to poprzez zdobywanie dotacji i preferencyjnych pożyczek na ten cel. Jeżeli nie wiesz, jakie dofinansowanie będzie odpowiednie dla Ciebie, Twojego biznesu, Twojej lokalizacji albo sytuacji na rynku pracy, możesz skontaktować się bezpośrednio ze mną i na pewno porozmawiamy na temat rozwiązań dla Ciebie. To był Jan Brac, kanał BizPlaner. Do zobaczenia wkrótce. Cześć!